naszego wydarzenia albo współprowadzących. Przede wszystkim Adam Wódz, od 20 lat związany z branżą informatyczną, w szczególności z zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony danych, szeroko rozumiany compliance. Adam od 2019 roku współtworzy i rozwija zespół cyberbezpieczeństwa i nowych technologii w Ritly Partner. Adam wspomoże nas w tym wydarzeniu w zakresie wskazania na i będzie wsparciem technologicznym dla Państwa. Także jeśli macie Państwo pytania w zakresie technologii nawiązywania bezpiecznych połączeń, to proszę te pytania kierować. Dzień dobry, później. To ja. Dokładnie. Witaj, Adam. Paweł Folkman, radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych, mediator. Paweł specjalizuje się w doradztwie dla klientów, w doradztwie transgranicznym. Jest certyfikowanym, można powiedzieć, JODą. Posiada również certyfikat bezpieczeństwa ISO, czy certyfikat, albo jest audytorem wiodącym ISO. Myślę, że to jest kluczowe. Dlaczego mamy tutaj z nami Pawła i chcemy poruszać bezpieczeństwo ochrony danych osobowych? A to z uwagi na to, że ta kwestia jest kluczowa przy mediacji, a w szczególności przy mediacji online, jak zabezpieczyć dane osobowe, kto tak naprawdę jest administratorem tych danych. Także ta tematyka jest tutaj niezwykle istotna. Dlatego jako Ritly Partner zależało nam, żeby to szkolenie nie było takim szkoleniem stricte prawniczym, ponieważ zależy nam na kompleksowym podejściu do tych zagadnień i stąd wsparcie technologiczne, New Tech i Cyber Security i wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych. Tak? Także. No a i Paweł, last but not least, Paweł jest mediatorem, tak? Także co niezwykle ułatwi sprawę, ponieważ zna również i tą tematykę bardzo dobrze. Okej, okay. I Państwu. Nasz główny prowadzący, Adrian Cop, mediator, doświadczony w bojach transgranicznych, od lat reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, mediacyjnych i negocjacjach biznesowych. Warto wspomnieć, że jest również sędzią międzynarodowych konkursów mediacyjnych i arbitrażowych. Także Adrian jako też główny prowadzący i inicjator tego wydarzenia będzie prowadził to wydarzenie. Co do mojej osoby, ja jestem radcą prawnym, mediatorem. Swoją przygodę z mediacją rozpocząłem już w 2002 roku, wygrywając konkurs na szkolenie dwuletnie w zakresie mediacji, dofinansowane przez Unię Europejską, jeszcze wtedy było w Niemczech przed wejściem Polski do Unii, i zajmuję się sporami transgranicznymi, również wspieram klientów w sporach, w szczególności transgranicznych. I co? I zaczynamy. Może jeszcze tytułem wstępu. Dlaczego ten temat teraz jest istotny? No, chyba nie trzeba odpowiadać. A w dobie social distancingu i ograniczeń epidemicznych mediacje online albo szerzej alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów online czy też za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość są tym, co będzie coraz szerzej stosowane i to nie tylko po zniesieniu kwarantanny, tylko również i później. I jeszcze jedna rzecz, dlaczego cały czas warto wskazywać na to, że mediacja jest istotnym, ważnym i pożytecznym
mechanizmem prowadzącym do rozwiązywania konfliktu jest smutna statystyka, którą popełnił i popełnia co rok Bank Światowy, raport Doing Business, wskazujący Polskę na niezbyt szczytnym, bo 55. miejscu w zakresie dochodzenia roszczeń i długości trwania postępowań sądowych. Prawie 2 lata trzeba czekać od momentu złożenia pozwu do wyegzekwowania roszczenia. To jest oczywiście uśrednienie. W niektórych wypadkach może to trwać dużo dłużej. Dlatego tu czy mediacja, czy arbitraż są bardzo dobrą alternatywą i o tym chcemy dzisiaj powiedzieć, wskazując jednocześnie na pewne ograniczenia postępowania mediacyjnego, ale o tym też za chwilę. Okej, dobra, to zaczynamy. Dziękuję. Ja przejmę tutaj, Piotrze, po tobie, rozpoczynając ten nasz webinar. Bardzo chciałem ci podziękować za to wprowadzenie nas tutaj wszystkich. Takie podstawowe pytanie, które ja sobie zadawałem, organizując ten webinar, było właśnie związane tak naprawdę z kwestią... Czekaj, bo tutaj dostaliśmy wiadomość na czacie, że nie słychać. Czy słychać, czy nie słychać? Słychać mnie? Ja ciebie słyszę, nie wiem, czy mógłby ktoś nam napisać na czacie, czy słychać? Słychać. Teraz słychać, była krótka przerwa, ale jest ok. Dobrze, to jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Kwestia mediacji online stała się coraz bardziej popularna w związku tak naprawdę z tym koronawirusem i z tą obecną sytuacją. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy, tak jak tutaj Piotr mówił, ta epidemia zakończy się, będzie ona nadal trwała z prostego dość powodu. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję spojrzeć na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, prawdopodobnie większość nie. Nie ma tam aktualnych statystyk, natomiast co do ostatniej statystyki, którą udało mi się znaleźć, to jest na rok 2018, gdzie ministerstwo wskazuje, że w sprawach gospodarczych należy od momentu wniesienia pozwu do sądu należy oczekiwać około 5-4 miesiąca dopiero na pierwszą rozprawę. Przy założeniu obecnej sytuacji, a także de facto wyłączenia pracy sądów do okresu wakacyjnego, czas ten jeszcze na pewno się przedłuży, więc oczekiwanie na rezultat, tak jak te Piotr mówił, 2 lata, może być już nie na chwilę obecną nieaktualną statystyką. Uważam, że mediacja może być dość ciekawą alternatywą do rozwiązywania właśnie sporów tych sądowych zdecydowanie szybciej, zdecydowanie taniej, szczególnie w obecnej sytuacji. Chciałbym tak naprawdę na tym webinarium omówić bardzo pobieżnie tą kwestię samej mediacji, gdyż jakby no jest to pojęcie w miarę znane wszystkim. Chciałbym tylko się skupić na tych podstawowych, najistotniejszych rzeczach, natomiast dopiero potem jak gdyby przejść do tych kwestii mediacji online, tych kwestii technicznych i także tych kwestii RODO, które są jak gdyby no najistotniejsze na ten moment. Z kwestii mediacji, to jak Państwo widzicie, znalazłem taki opis, czym to ta mediacja jest. Natomiast chciałbym jak gdyby podkreślić bardzo, bardzo, bardzo mocno, bo spotykam się z takimi uwagami od klientów, że ta mediacja to tak naprawdę, ten mediator to nic nie robi, że on jak gdyby tam jest i tylko pomaga. I właśnie taka jest jego rola, proszę Państwa, żeby to był pomocnik, bezstronny, neutralny pomocnik, pomagał tak, aby te strony samodzielnie dochodziły do tego porozumienia. On nie może oczywiście w pewnych ramach, tak, narzucać tego porozumienia stronom. To porozumienie, żeby było trwałe, musi być dobrowolne, tak, i te strony muszą to po prostu chcieć. Stąd też chciałbym po prostu to jasno jakby podkreślić w tym akurat webinarium. Tutaj też dałem podstawę prawną mediacji, co do mediacji gospodarczych i cywilnych, i jakby wiem, że te podstawy, w zależności czy to są mediacje rodzinne, czy są mediacje karne, czy mediacje administracyjne, no na pewno są inne, natomiast no, w tym webinarium chcielibyśmy jak gdyby się bezpośrednio skupić na tych mediacjach gospodarczych i na tych mediacjach cywilnych. Kilka zasad tak naprawdę, które obowiązują w mediacjach i one oczywiście są analogiczne do tych samych zasad, które prowadzone są do mediacjami poprzez drogę tych online, tak? To jest ta bezstronność tego
mediatora, który no nie powinien preferować żadnej ze stron, taki w równy sposób dzielić dla nich czas. Jest to neutralność zarówno miejsca, jak i osoby mediatora. Tak? Strony muszą czuć komfort tego, że jeżeli znajdują się w danym miejscu, będą mogły spokojnie dojść do tego porozumienia, będą mogły spokojnie negocjować. Tak samo nie wolno narzucać osoby mediatora stronom. Te strony muszą czuć, że ten mediator jak gdyby jest ich mediatorem i że mogą mu zaufać. To kwestia dobrowolności w końcu przystąpienia stron do mediacji i poinformowania tych stron, że na każdym etapie tych mediacji mogą z nich zrezygnować bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jest to kwestia akceptowalności, tak jak wcześniej mówiłem, dotycząca wyrażenia zgody przez strony na akurat osobę tego konkretnego mediatora, tak aby te strony czuły się wystarczająco komfortowo. Kolejna kwestia to jest brak uprawnień mediatora do podejmowania rozstrzygających decyzji. To jest też bezpośrednio związane właśnie z tą zasadą neutralności. Tak jest, ma być ta osoba, która po prostu ma pomóc tym osobom, pomóc tym stronom do dojścia do porozumienia, a nie za nich te porozumienie wymyślać. Skierowanie ku przyszłości ma też tak naprawdę dotyczyć praktycznego rozwiązania tych kwestii spornych, które są poddawane pod mediację, tak aby ta ugoda no, w przyszłości została wykonana, tak? Wiele mamy ugód, które strony podpisują, potem się w momencie, kiedy jest ta ugoda zatwierdzona przez sąd, nagle się wycofują, tak? Uważając, że zostały oszukane, czy ta ugoda po prostu im się nie podoba. Więc też jak gdyby zasadą tej mediacji powinno być to, aby to porozumienie było trwałe. I oczywiście kwestia poufności to jest też tutaj bardzo duży temat, który można omówić. No, cała mediacja powinna być poufna, tak aby te strony czuły się komfortowo, żeby mogły gdyby się otworzyć przed tym mediatorem i tak rzeczywiście tak rozwiązać ten spór. Chciałbym jeszcze bardzo krótko omówić wady i zalety mediacji. Jest to na pewno szybkość, tak jak tutaj mówił Piotr Mrowiec i ja zaczynałem. Obecne postępowania sądowe trwają bardzo długo, tak? Przy dobrej woli stron mediację można naprawdę zakończyć zdecydowanie szybciej. Nie wiem, miesiąc, dwa, to w zależności po prostu od tego, jak skomplikowane są te mediacje. Kwestia niskich kosztów w porównaniu do postępowań sądowych, tej opłaty nie mamy, mamy tylko wynagrodzenie mediatora w porównaniu do kosztów sądowych, tej kwestii opłaty od pozwu, ewentualnych opinii biegłych, tłumaczy, no i są to zdecydowanie wyższe koszty. W końcu jest to kwestia kreatywnego rozwiązania sporu, tak? Strony mogą, nie są jak gdyby zero-jedynkowe, jeżeli tak mogę się wyrazić, zobowiązane, czy zapłać albo nie zapłać, tak jak w postępowaniu sądowym, może to być rozłożenie tej płatności na raty, może to być jakaś na przykład umowa zamienna, że wynajmę Państwu na przykład jakąś tam składnik mojego przedsiębiorstwa, czy nie wiem, czy samochód, tak, a konto powiedzmy zapłaty. Jest oczywiście też kwestia, mówię, dobrowolności, że strony mogą przystąpić do tej mediacji i mogą w każdym momencie z niej wystąpić. Tak? Kwestia poufności, tak jak umawiałem. Jest tutaj też bardzo dużym plusem, którym ostatnio miałem szansę się tak naprawdę zapoznać i też było moje troszkę zdziwienie, to jest kwestia utrzymania dobrych stosunków pomiędzy stronami. Miałem przyjemność prawie miesiąc temu występować jako pełnomocnik na mediacji pomiędzy podmiotem prywatnym, który kancelaria reprezentowała, i podmiotem publicznym. I ku mojemu zdziwieniu, pomimo sporu, panowie na takim końcowym już spotkaniu, posiedzeniu mediacyjnym, gdzie podpisywana była ugoda, już zaczęli wstępnie rozmawiać o kolejnych możliwe zamówieniach, czy możliwych tak naprawdę przetargach, do których będą przystępować, tak? Więc jak gdyby ta kwestia utrzymania tych dobrych relacji między stronami, czy dalszej współpracy jest naprawdę bardzo skuteczna w postępowaniu mediacyjnym i w porównaniu do postępowania sądowego, które no, bardzo często jak gdyby tych dalszych relacji tam nie ma. Jedna jeszcze rzecz, którą też mi klienci wiele razy mówili, to jest ta przyjazna procedura mediacji. To jest kwestia jasności dla tych osób, szczególnie nieprawników, jak to postępowanie wygląda. Dla wielu osób no, postępowanie sądowe no, to jest sąd, jakieś paragrafy, nie wiadomo po co biegły, a przesłuchanie świadków, nie wiadomo dlaczego w takim, a nie innym etapie sąd w dany sposób rozstrzygnął. Tutaj mamy jak gdyby spokojną rozmowę, ta sytuacja jest jak gdyby jasna i klarowna dla wszystkich stron, więc jak gdyby
ta przyjazna procedura, te zrozumienie jak gdyby tego całego procesu jest bardzo dużym plusem dla stron postępowania, czy dla stron, które chcą zawrzeć to porozumienie. No, niestety też są negatywne przyczyny, czy też negatywne części tej mediacji, to pewne wady, które mediacja ze sobą niesie. Tutaj już Piotr, może tobie to... Tak, może krótko w sprawie wad mediacji, tak, bo trzeba do sprawy podejść dość krytycznie i mimo, że w wielu poradnikach czy książkach na temat mediacji, ta mediacja jest wychwalana jako faktycznie ten doskonały sposób na rozwiązywanie konfliktów, wskazywana jest szybkość mediacji, niskie koszty, to wszystko, na co Adrian wskazał. No z naszego doświadczenia wiemy, że nie zawsze tak jest. Tak? I dlatego naszym klientom, nawet jeśli nas się pytają w sprawach, w których nie jesteśmy mediatorem, wskazujemy im, ok, no po pierwsze, żeby ustalić, czy mediacja jest dla ciebie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy zależy nam na poprawie relacji. Bo jeśli nie, chcemy odzyskać nasze roszczenie, no to pytanie, czy warto się w ogóle bawić w mediację. Bo kluczem mediacji jest właśnie odnalezienie, czy doprowadzenie do poprawnych relacji pomiędzy stronami, co pozwoli z kolei na dobrowolne wykonanie takiej ugody zawartej przed mediatorem, tak? Doprowadzenie do jakiegoś pozytywnego rozwiązania dla dwóch stron, wskazywanego jako win-win. Dlatego w sprawach, w szczególności w sprawach prostych, windykacyjnych, spółka A nabyła towar od spółki B. Spółka A nie płaci za ten towar. Pytanie, czy warto jest podmiotowi B wszczynać postępowanie mediacyjne, brnąć w to postępowanie, jeśli wie albo domyśla się, że po prostu spółka A no, nie płaci, tak? Nie chce zapłacić. Nie ma tutaj długotrwałej relacji pomiędzy stronami, nie ma przyszłości pomiędzy nimi, ponieważ spółka po prostu przyjęła taki modus operandi, że realizuje, niestety z tym wielu naszych klientów się boryka, realizowane są zlecenia, parę mniejszych zleceń jest opłaconych w terminie, następuje jakby tutaj zaufanie kontrahenta, to zaufanie jest coraz większe, w końcu idzie większe zamówienie, mówiąc kolokwialnie, które nie zostaje opłacone. Tak? Jest to robione z premedytacją, mieliśmy takie przypadki wobec kontrahentów czy z Niemiec, czy ze Szwecji, czy z Włoch i to w dwie strony działa. Nie ma tutaj jakby sytuacji takiej, że przedsiębiorcy z jednego kraju są bardziej nierzetelni niż z innego. Wręcz przeciwnie, tak naprawdę wydaje się, że przedsiębiorcy z krajów takich, nazwijmy to w naszym mniemaniu bardziej prawych, jak Szwecja i tak dalej, często wykorzystują właśnie taką sytuację, taką możliwość. Dlatego wtedy należy sobie odpowiedzieć, czy w ogóle jest sens inwestować w takie postępowanie. I tyle, ale jeśli natomiast, tak jak Adrian wskazał, zależy stronom na rozwiązaniu konfliktu po to, żeby dalej później prowadzić i kontynuować współpracę, oczywiście tak. Tak, także ta mediacja jak najbardziej ma sens i te wszystkie korzyści, na które Adrian wskazał, wtedy faktycznie wychodzą na wierzch i powodują, że ten spór można szybciej i taniej zakończyć. Okay. W szczególności, jeżeli Piotrze, mogę tak tylko ad vocem, w szczególności teraz powiedzmy, ja namawiam strony do rozważenia kwestii właśnie poddania nawet potencjalnego sporu pod mediację. No, bardzo dużo też do nas się zgłasza osób, czy klientów, którzy na kanwie właśnie tych wszystkich klauzul, czy rebus sic stantibus, czy na przykład kwestii siły wyższej, gdyby chcą rozwiązać istniejące umowy tak długoterminowe i też jak gdyby no pytanie jest takie, na ile, czy nie poddać tego sporu pod mediację i nie spróbować jakby polubownie rozwiązać tej sprawy, bo co z tego powiedzmy, że uda
strona, powiedzmy, jedna wypowie tą umowę, czy rozwiąże tą umowę, a potem się okaże, że powiedzmy, no nie było tych przesłanek, o których mówi klauzula siły wyższej, taka umowa ta nieskutecznie została rozwiązana. Więc może warto by było w szczególności na etapie tych dzisiejszych dniach, kiedy te sądy nie działają, tak, i zanim jakby zostanie ten pozew wniesiony, warto by można było porozmawiać, jeżeli strony nie potrafią się porozumieć na etapie rozmów, tak, między sobą. Może warto mieć jakąś neutralną, taką trzecią osobę, która wskaże im na pewne plusy, na pewne minusy tego porozumienia i dalszej współpracy. Ja mam jakby taką z tej mojej kariery w prawie procesowym, mam takie też podejście, że do sądu chodzi się tak naprawdę, to jest ostateczna droga, tak? Jeżeli już naprawdę nie można się dogadać, tak, to dopiero wtedy wnoszę ten pozew. I ja bardzo, bardzo zachęcam do porozumiewania się i do próby podjęcia czy to tego polubownego rozwiązania sporu, czy to mediację, czy to przez arbitraż, zanim będzie to postępowanie procesowe wszczęte. Dokładnie, dokładnie tak. Tutaj też jeszcze może w nawiązaniu krótko do tego, no wskażmy, że praktycznie we wszystkich europejskich ustawodawstwach, to wynika też z rozporządzeń unijnych czy transpozycji poszczególnych dyrektyw, jakby istnieje nakaz w postępowaniach cywilnych danych jurysdykcji o to, żeby zachęcać strony do rozwiązania tego sporu przedsądowo. Także tutaj jak najbardziej mediacja jest tą metodą, którą należy stosować. Tylko proszę pamiętać, kogo mamy po drugiej stronie i czy warto namawiać klienta po to, żeby rozpoczynał mediację, kiedy po drugiej stronie mamy na przykład nieuczciwego kontrahenta, tak? Ale we wszystkich innych sytuacjach, tak jak Adam wskazał, jak najbardziej. Dobrze, kolejny etap to jest etap tych kwestii technicznych. Tutaj Adam, oddam Ci głos, jakbyś mógł omówić tu. Jasne. To jeszcze raz witam Państwa. Jako osoba techniczna jeszcze dopowiem, bo kolegom troszkę umknęło. Gdybyście Państwo mieli pytania, to proszę zadawać nam w czacie po prawej, a my na końcu naszego webinaru postaramy się odpowiedzieć. Także ja, jak i mam nadzieję koledzy. Także proszę je tam wpisywać i na końcu postaram się odpowiedzieć. Wracając do tematu. Mediacje, no dożyliśmy takich czasów dziwnych trochę, które nas zaskoczyły, może troszkę zanacka wyskoczyły na nas, że faktycznie musimy to robić teraz online. No, kto wie, jak długo ten czas się utrzyma, ale faktycznie no, troszkę musimy się na to przygotować. Musimy się na to przygotować, czyli musimy używać jakichś narzędzi, których być może do tej pory do tego typu działań nigdy nie używaliśmy. Słyszeliśmy ostatnio pewnie Państwo też słyszeli bardzo dużo o narzędziu pod nazwą Zoom, pewnie na co dzień korzystacie ze Skype'a, no i to są takie pewnie metody, jeszcze oczywiście kilka różnych narzędzi, nie będziemy się, że tak powiem, skupiać na którym, które z nich jest lepsze, które gorsze, skupmy się na tych dwóch. Zoom, narzędzie, które jest bezpłatne, do tej pory było bezpłatne, cieszy się ostatnio z szalenie wielką popularnością. I tutaj trzeba też zwrócić na to uwagę, ponieważ no, w związku z tą popularnością też się pojawiły pewne opinie, że ono stanowi duże zagrożenie. Owszem, do tej pory tak było. Nie jest to narzędzie na pewno zapewniające szyfrowanie. Czy w związku z tym nadaje się nadal do mediacji, kiedy wiemy, że jedną z wymogów mediacji ma być poufność? Zależy, oczywiście można przygotować się do tych mediacji, do używania tego narzędzia także w taki sposób, żeby robić to w sposób bezpieczny. Proszę zwrócić uwagę na to, że Zoom do tej pory, jeszcze parę miesięcy temu, był wykorzystywany przez kilkaset tysięcy osób na świecie, a obecnie w ciągu 2-3 tygodni liczba użytkowników wzrosła do 16 milionów. To jest strasznie duży przyrost. Firma zdaje sobie z tego sprawę i w związku z tym ma to też ze sobą pewne plusy. Firma, producent tego rozwiązania
reaguje na wszystkie informacje o zagrożeniach i poprawia swoje oprogramowanie w ten sposób, żeby nie było już niebezpieczne. W związku z tym, jeżeli będziemy utrzymywali się i jakby korzystali z najnowszej wersji oprogramowania, to wszystkie te komunikaty i informacje o błędach, o podatnościach, które dosyć często teraz pojawiają się na serwisach różnych, z zagrożeniem nie korzystajcie z Zooma, bo on pozwala, nie wiem, instalować wirusy albo podsłuchiwać, albo robić inne rzeczy, jakieś, do których nie macie zielonego pojęcia, w zasadzie są już na dzień dzisiejszy załatane i można teraz skutecznie używać tego narzędzia, przy czym należy pamiętać, że i tak jak producenci podkreślają, narzędzie jest darmowe, w związku z tym nie zapewniają też pewnie całej skali bezpieczeństwa, w związku z tym całe połączenia, które są, podczas których są używane połączenia wideo, nie są szyfrowane i tego producent na pewno nie wprowadzi w żaden sposób szybko, w związku z tym jeżeli gdybyście Państwo chcieli korzystać z takiego narzędzia do połączeń, nawet nie mówimy o mediacjach, ale w ogóle o jakichś rozmowach, które dotykają kwestii poufnych, to warto po prostu wcześniej połączyć się z VPN-em naszym firmowym i przez takiego VPN-a to połączenie jest już w jakimś sensie bezpieczniejsze. Nie mówimy, że nie mają dostępu do tych treści osoby stojące za producentem, tak? Czyli twórcy oprogramowania. Co trzeba mieć na uwadze w zasadzie przy każdym rozwiązaniu, bo w zasadzie pewnie nie ma takiego rozwiązania, które byłoby 100% gwarantujące, że nigdy nikt nie jest w stanie rozszyfrować tych wiadomości, o których mówimy. Kolejna rzecz, na którą trzeba, druga może istotna sprawa, to dlaczego na przykład lepiej skorzystać ze Skype'a, jak jeżeli często firmy mają wdrożone takie rozwiązania Skype dla firm, Skype for Business, które kiedyś nazywało się Linkiem, jeżeli to jest wdrożone na poziomie firmy, przedsiębiorstwa, spółki, to można zakładać, że jest też zintegrowane z całą infrastrukturą zabezpieczającą, będącą wewnątrz spółki, czyli jest zarządzane przez dział IT. Dział IT gdzieś to zainstalował, stosując się do procedur, które zapewne gdzieś tam związane z bezpieczeństwem w firmie istnieją. W związku z tym zapewnia to już podstawowy poziom szyfrowania i tutaj możemy być już troszkę bezpieczniejsi i pewniejsi przy wyborze tego rozwiązania, że to zadziała. Oczywiście, tutaj mamy zawsze problem taki w przypadku mediacji, że to są dwie różne strony i one pochodzą z dwóch różnych środowisk. W związku z tym wybór takiego rozwiązania, które byłoby idealne dla obu stron, może być problematyczne. Dlatego też mówimy o tym, że ten Zoom w razie czego może istnieć, natomiast warto, żeby z obie strony się zabezpieczyły, warto to ustalić też na początku, żeby zagwarantować sobie tą poufność, zanim do takich mediacji dojdzie, określić w jakich warunkach bezpieczeństwa te mediacje powinny się odbywać i po prostu zaproponować tej drugiej stronie także połączenie się przez tunel VPN, a nie bezpośrednio na przykład z komputera domowego do narzędzia Zoom bez żadnego dbania o bezpieczeństwo. Inna ważna rzecz dotycząca w ogóle samego podejścia może do mediacji online, to jest kwestia autoryzacji. My chcielibyśmy wiedzieć, bo wiadomo, jeżeli się spotykamy twarzą w twarz, to my wiemy, że rozmawiamy z właściwą osobą. Jak zagwarantować w takim kanale online kwestię tego, czy naprawdę rozmawiamy z osobą, która się podaje za to, że to jest właśnie on. Czy tak samo, czy mediator to jest ta osoba, która się za niego podaje. Tutaj oczywiście nie ma żadnego złotego środka. Możemy zawsze pokazać i poprosić o wskazanie dowodu osobistego do kamery. Najlepiej oczywiście mieć włączoną kamerę, żeby chociaż mieć możliwość stwierdzenia wizualnie, czy to jest ta osoba, z którą rozmawiamy. Zawsze to coś bardziej nas to upewni, niż gdybyśmy mieli włączony tylko głos. No i kwestia taka minimalnego zabezpieczenia się, więc jeżeli będziemy wymieniali linki do tego naszego spotkania online, to warto je wysłać tylko na konkretny adres, najlepiej imienny, a nie na przykład sekretariat i małpa i tam nazwa firmy, żeby mieć pewność, że ten mail został dostarczony właśnie do tej konkretnej osoby, przynajmniej taką minimalną pewność, że to jest ta osoba. Bo oczywiście często jest tak, że przynajmniej przy pierwszej mediacji możemy w ogóle się nie znać,
No i nie wiemy, czy faktycznie rozmawiamy z kimś, czy z kimś, kto akurat się bawi i przechwycił sobie tożsamość takiej osoby, czy też mediatora. Adam, jeśli mogę, bo to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś, szczególnie ma to znaczenie właśnie w naszym obszarze, czyli mediacji gospodarczej, gdzie mamy do czynienia faktycznie często z osobami prawnymi, w których imieniu i na których rzecz działają poszczególne osoby. I dodatkowo, jeśli mamy sytuacje transgraniczne, gdzie nieraz te zamówienia realizowane albo ta wymiana handlowa odbywa się pomiędzy osobami, które na co dzień się nie widzą, nie znają, to ta weryfikacja danych, tak, wskazanie łańcucha pełnomocnictw, czy dana osoba faktycznie reprezentuje i tą mediację może zawrzeć w imieniu danej spółki, jest niezwykle istotna. W oczywisty sposób jakby łatwiej jest to zweryfikować, kiedy osoba staje przed mediatorem, przekazuje pewne dokumenty, ale online też jest to możliwe, po prostu przesyłając dokumenty potwierdzające jej pełnomocnictwo, czy uprawnienie do reprezentacji danego podmiotu. No, także to jest, na to na pewno o tym warto pamiętać. Adam, jeszcze jedna kwestia, która też myślę, że dla uczestników byłaby niezwykle istotna, a przesyłania danych właśnie, czy dokumentów, tak, żeby na przykład jedna strona drugiej chce pokazać, nie wiem, czy screeny, załóżmy, zamówień, czy przekazać właśnie dokumenty jakieś związane z realizacją danego zlecenia. Jak wygląda kwestia szyfrowania takich dokumentów, tak? Czy przekazywanie jako załączniki do maila, czy po prostu lepiej poprzez platformę, tak jak u nas jest na przykład AirDocs i tak dalej. To myślę, że dla uczestników byłoby istotne. To jest bardzo istotne oczywiście i najlepiej oczywiście robić to przez jakąś niezależną platformę do wymiany bezpiecznej wymiany informacji, czyli polega to w ten sposób, że jakby jest osoba administrator, często jest to, może być tak jak w naszym przypadku, gdyby Rydl Partner był mediatorem, to jesteśmy w stanie udostępnić takie miejsce na naszej posiadanej przez nas i przez nas stworzonej platformie do wymiany dokumentów. Wtedy obie strony dostają swój login i hasło i dostają przestrzeń, którą tylko one nawzajem widzą, nie ma tam nikt dostępu z naszej organizacji, poza mediatorem ewentualnie. I to jest miejsce, gdzie każdy może wysłać swój dokument, a także pobrać dokument wrzucony przez drugą stronę. Można oczywiście tam się tymi dokumentami wymieniać, można je później edytować. I to jest najlepsza metoda, ponieważ tutaj całe przesyłanie tego dokumentu od początku do końca jest zaszyfrowane. Od początku, to może jeszcze za chwilę wrócę, bo tu jeszcze jest parę kwestii istotnych o zabezpieczeniu samej tej końcówki, czyli tego komputera, na którym pracujemy, na które wszystkie strony pracują. Druga kwestia, no jeżeli oczywiście to jest robione w jakiś inny sposób, no to jest, no najczęściej jest to mail, tylko proszę pamiętać, że e-mail to jest bardzo stara technologia tak naprawdę i ona natywnie, dawno, dawno temu jak była tworzona, nie zapewniała szyfrowania w ogóle i w związku z tym nadal są często spotykane serwery i takie systemy połączeń, nie będę chodził teraz w technikalia, które nie gwarantują szyfrowania. Czyli w związku z tym maile i załączniki do tych maili, jeżeli są przesyłane w sieci jakiejś publicznej albo w sieci, której, nie wiem, dana osoba reprezentująca spółkę pracująca z domu na przykład, tak jak my w tej chwili, ale sieć domowa, do której ona jest podpięta, to nie jest jego sieć prywatna, tylko na przykład współdzielona z osiedlem, z blokiem, może jeszcze z jakimiś innymi użytkownikami, jest podzielona na sąsiadów, to zawsze jest to ryzyko, że może być taki ruch podsłuchany. Niekoniecznie nawet przez, nie wiem, sąsiada, który ma jakieś chętki do zostania hakerem, ale proszę też pamiętać, że jeżeli my albo na naszym komputerze, albo na komputerze właśnie u osoby, która gdzieś tam współdzieli z nami sieć,
pojawi się jakiś wirus, to ten wirus także może mieć czasami możliwość podsłuchiwania ruchu sieciowego i wyciągania takich informacji i co więcej wysyłania gdzieś potem na zewnątrz, no, to totalnie bez kontroli. W związku z tym to szyfrowanie i jakby pamiętanie o tym, żeby te informacje zabezpieczać jak najbardziej, jak tylko jest to możliwe, no to jest dosyć istotna kwestia przy wymianie poufnej informacji. W związku z tym, jeżeli byśmy korzystali z maila, nawet jeżeli wiemy, że sam ruch jest szyfrowany, fajnie by było te załączniki do tego maila hasłować, a hasło przekazywać innym kanałem do naszej drugiej strony na wskazany numer, oczywiście ten jeden gdzieś tam uzgodniony na początku, na przykład SMS-em, tak? Na pewno, na pewno przesyłanie hasła innym mailem to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast najlepsze są oczywiście platformy do bezpiecznej wymiany plików. Okej, dzięki Adam. Patrzę na czas, także chciałbym, myślę, że wiem, Adam, że na ten temat mógłbyś jeszcze godzinami rozmawiać, jest to niezwykle istotne, natomiast idziemy dalej chyba. A Państwo, jeśli macie jakieś pytania, tutaj już pojawiło się od Pana Grzegorza pytanie na temat TeamViewera, do którego odniesiemy się na koniec, także tu też prosimy o zadawanie pytań. Okej, Adrian, to co, jedziemy dalej? Tak jest. Teraz wracamy do kwestii tych mediacji online. Należałoby się zastanowić, kiedy tak naprawdę one są stosowane, bo bardzo właśnie dużo teraz się o tym mówi. Natomiast no, są też pewne wytyczne, kiedy warto je stosować i kiedy można je stosować. Taka najbardziej powszechna metoda, najbardziej powszechny powód, jeżeli tak mogę się wyrazić, przynajmniej przed tą dobą koronawirusa, to była kwestia odległości po prostu między stronami. Było to wygodne w szczególności w kwestiach transgranicznych, gdzie była zmiana czasu albo dana osoba gdzieś jeździła i nie mogła się stawić w danym miejscu, albo na przykład miała zupełnie inną porę, jeżeli mieszkam, nie wiem, w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych i można było w jednym miejscu, w jednym czasie, pomijając te kwestie dojazdu, przyjazdu, można było się spotkać i dany spór tak naprawdę rozpocząć i zakończyć. Druga kwestia to jest niemożność osobistego kontaktu między stronami. To bym powiedział, to są może mniej częste przypadki w mediacjach gospodarczych czy cywilnych, natomiast to pewnie bardziej w tych rodzinnych, tutaj też widzę, są mediatorzy na tym webinarium, którzy pewnie wypowiedzą się lepiej od nas w tych kwestiach rodzinnych. Natomiast no, przynajmniej z mojego doświadczenia często właśnie bywa tak, że osoby, kiedy ta bliskość czy były relacje są dość trudne no i nie pozwala im to na przebywanie czy spokojne prowadzenie rozmów w jednym pokoju, warto się zastanowić właśnie nad mediacją online i próbować rozwiązania tego konfliktu, gdzie te drugie strony w jednym sensie jednak są blisko siebie, ale z drugiej strony no, są dość daleko od siebie oddalone i ta mediacja może będzie przepływać jakoś bardziej płynnie. Trzecia kwestia to jest oczywiście kwestia tego pilnego rozwiązania sporu. Teraz na przykład jeżeli mamy przedsiębiorców, którzy no, te sądy są zamknięte, potrzebują bardzo pilnie rozwiązać dany spór, no warto jest pomyśleć o mediacji online, gdzie tak de facto, jeżeli znajdzie się mediatora, który ma czas, można to załatwić na przykład następnego dnia, czy nawet tego samego dnia. Kwestia kolejna to są ograniczone środki finansowe, tak? Tutaj jeżeli no, strona tak, no nie ma takich tyle funduszy, gdzie musi dojechać na drugi koniec Polski, czy no nie stać powiedzmy ich na wynajem jakichś tam pomieszczeń, albo nie chce ponosić dodatkowych kosztów. Ta kwestia tej mediacji online jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. No jedyne to potrzeba to jak gdyby no komputer, internet i jakby można mediować. No to ostatni już ten punkt, to te stany nadzwyczajne, które no my w chwili obecnej obserwujemy. No uważam, że to będzie też bardzo, bardzo wygodne narzędzie dla stron, do potencjalnych stron, aby swój spór rozwiązać. Mamy kilka tak naprawdę istnieje rodzajów mediacji online. Ja powiem szczerze, spotkałem się tylko z trzema pierwszymi. Jest to kwestia tego rozwiązywania przez czat. Tutaj były bardziej chyba popularne w czasach gadu-gadu, jeżeli tak mogę powiedzieć. Natomiast na chwilę obecną ja się przynajmniej nie spotkałem z rozwiązywaniem czy próbą podjęcia mediacji przez czat. Natomiast no, te trzy podstawowe to jest ta kwestia korespondencja e-mail, telefoniczne, a także te aplikacje internetowe, czy to Skype, czy to Zoom, teraz bardzo
w dobie, tak jak Adam tutaj mówił, Zooma i niepewności Zooma. Też słyszałem, że podejmuje się próby rozwiązywania sporów przez WhatsAppa na przykład, który tutaj też pewnie Adam bardziej to może omówi, bezpieczeństwa przez tego WhatsAppa. No, tutaj też jest preferencja stron, preferencja mediatora, co jest najbardziej wygodne. Dla mnie osobiście najbardziej popieram właśnie aplikacje internetowe, czyli ten Skype. No jest to bardziej taka bliższa interakcja, quasi tak blisko, bezpośrednia interakcja ze stronami, ta strona może siebie widzieć i widzi jego pewne reakcje jednej strony czy drugiej strony, widzi reakcję mediatora. No ta bezpośredniość jest jednak taka bliższa powiedzmy temu stołowi mediacyjnemu czy negocjacyjnemu. Natomiast to nie oznacza, że te dwa pozostałe, czy to mediacje telefoniczne, czy korespondencyjne poprzez e-mail, no mają jakieś tam, są jakieś gorsze. No wszystko ma swoje plusy, plusy i minusy. Adrian, to może też tutaj, bo wspólnie w trójkę z Pawłem na ten temat rozmawialiśmy, jeśli chodzi o jakieś deficyty mediacji online, no to na pewno wskazać należy na fakt tej bliskości stron i poznania przez mediatora sytuacji poprzez też język niewerbalny, który tak naprawdę stanowi 70% komunikacji pomiędzy osobami i na pewno tutaj w tym zestawieniu mediacja online versus mediacja na żywo wypada słabiej, ale dzięki rozwojowi techniki faktycznie ta aplikacja, tak jak Adrian wskazałeś, ta mediacja internetowa, gdzie się widzimy i słyszymy, jest najbliżej, dlatego to zbliża się do tej sytuacji, gdzie mediator może wyczuć strony, tak naprawdę wyczuć ich reakcję, a może w sposób taki bardziej przefiltrowany, ale jednak jakby na pewno dużo łatwiej mediuje się w ten sposób, znaczy wiemy to z naszego doświadczenia, niż przy mediacji korespondencyjnej, której ja tak naprawdę nigdy nie stosowałem, bo no tutaj ustalenie nieraz tych stanowisk stron i tak naprawdę ich zaangażowania w tą mediację i w szczególności tego, czy stronom rzeczywiście zależy na rozwiązaniu konfliktu, czy po prostu grają na czas, jest niezwykle trudne. Także jeśli Państwo będziecie mieli do wyboru, no to myślę, że tutaj się w trójkę zgodzimy, Adrian, Paweł, że jeśli mediacja online, to definitywnie w formie aplikacji internetowej, tak? Oczywiście przy dodatkowym skorzystaniu tak z telefonu czy przekazywania dokumentów, co jest oczywiste. Okej, to z mojej strony. To co? Dalej. Kwestia tak naprawdę przygotowań do tej mediacji, które powinien podjąć mediator, to jest tak, jak tutaj Piotr cały czas podkreśla i ja też jak gdyby chcę się pod tym podpisać, że mogę tak kolokwialnie to nazwać dwoma rękoma, to jest właśnie kwestia woli stron co do przeprowadzenia tej mediacji, bo jeżeli każda jedna ze stron, czy dwie strony, czy ten mediator też widzi, że gdyby ta mediacja no nie ma sensu, tak, to będzie tym takim przedłużaniem tego procesu i nie ma gdyby perspektyw na to, aby ten spór rozwiązać, tak gdyby no nie ma potrzeby, aby w ogóle rozpoczynać tą całą mediację i całe zaangażowanie wszystkich stron. Kwestią bardzo istotną, w szczególności tutaj w mediacji korespondencyjnej, bo też mediacji telefonicznej, jest ustalenie tych kwestii technicznych i organizacyjnych. Tak? Przy kwestii technicznej, czyli wysłanie przez mediatora, przed mailem, tak, to co Adam pewnie zaraz nie krytykował, znając jego zamiłowanie do bezpieczeństwa, natomiast na tym etapie powiedzmy, warto by mediator wysłał po prostu mailem do stron, takie podstawowe informacje, co to jest mediacja, jak ma wyglądać kwestia, tak jak będzie przebiegać ta mediacja, poprzez jakie narzędzie chciałby, aby ta mediacja przebiegała. Kwestia organizacyjna, w szczególności tych kwestii korespondencyjnej, e-mailowej, czyli kolejność wypowiedzi, czy na przykład, żeby ta każda ze stron mogła, jedna strona wysłała maila, a potem druga strona odpowiedzi wysłała maila. Aby to nie było tak, że jedna ze stron wysłała na przykład 5 maili pod rząd, a dopiero
druga strona wysyła jednego, więc bardzo istotną kwestią jest ustalenie tych zasad. To jest tak samo ważne w takiej normalnej, stacjonarnej mediacji, a w szczególności jest istotne przy mediacjach online. Ustalenie terminu mediacji, bo w zależności od tego, jak stronom zależy na czasie, czy nie zależy na czasie, też kwestia godziny, tak? Jeżeli mamy osobę właśnie z drugiego końca świata, warto było właśnie zastanowić tak, aby ta strona mogła się swobodnie czuć w tej mediacji i ten termin godzinowy na przykład też jej odpowiadał. Coś, co bardzo polecam każdemu tak naprawdę, nie tylko mediatorowi, ale potencjalnej stroną, to jest to przeprowadzenie takiej tej mediacji próbnej, w szczególności przy udziale aplikacji internetowej, czy to Skype, czy to Zoom, czy to WhatsApp, po prostu próbę podłączenia, czy ten sprzęt działa, czy dobrze się słyszymy, czy nie ma jakichś zakłóceń na łączach, bo jak tak powiem, mamy to posiedzenie, mogą padać różne słowa, atmosfera może być gorąca, a potem ktoś czegoś nie usłyszy, albo ktoś coś źle zrozumie i wynik tej mediacji będzie no nie taki, jakbyśmy potencjalnie oczekiwali. Stąd też bardzo ważnym jest, w szczególności w tej mediacji online, to sprawdzenie tego sprzętu pod względem technologicznym i ustalenie bardzo stricte przestrzeganych zasad organizacyjnych, jak ta mediacja ma wyglądać tak, aby obie strony były z niej zadowolone i aby była ta równość stron w dostępie do mediatora i do prowadzenia rozmów. Na tym etapie jeszcze pojawiają się tak naprawdę kilka pytań, które ja sobie też zadaję i reprezentując klientów w mediacji, próbuję tak naprawdę zadać mediatorom i zapewnić, aby te kwestie były jak najbardziej przestrzegane dla potencjalnych klientów, których reprezentujemy, czy jako mediator będę próbował zażegnać spór. Pierwsza kwestia to jest ta kwestia poufności. Tutaj też Adam wstępnie zaczął mówić na ten temat i zapewnienia tej poufności, aby nikt inny nie mógł tak naprawdę się dowiedzieć, o czym te strony rozmawiamy, czy nie mógł przejąć tak tej konwersacji, czy dołączyć się do konwersacji. Druga kwestia to jest ta indywidualna rozmowa. No, tak każdy wie, jak sytuacja czy ten proces mediacyjny nie idzie w dobrą stronę, warto jest czasem jakby indywidualnie porozmawiać z każdą ze stron i przy naszym prowadzeniu mediacji przez Skype'a czy przez program, aplikację internetową, no tutaj jest, jak mamy telekonferencję, gdzie mamy powiedzmy trzech uczestników podłączonych, no też jest po stronie mediatora leży taki obowiązek zorganizowania czy też zapewnienia, aby można było swobodnie porozmawiać z jedną stroną, a potem z drugą stroną, tak, aby te strony nie rozumiały, czy nie słyszały tak naprawdę co między sobą, co mówię do mediatora. Czy to może być w kwestii indywidualnego połączenia, jakby wyjścia z tej telekonferencji, potem na nowo podłączenia się, czy na przykład może być to rozmowa telefoniczna. To już jest też jakby kwestia do porozumienia między stronami, do tych ustalenia tych zasad między stronami mediacji. To samo, tak jak mówił tutaj Adam, wstępnie problemy z łączem, żeby sprawdzić, czy to łącze działa. Co jak mówię, no ktoś nagle z tej mediacji się wyłącza, bo nie będzie mógł się podłączyć, czy to mediację prowadzi, czy czekać na daną osobę, czy nie czekać na daną osobę, czy dobrze zostało to zrozumiane, to co dana osoba chciała powiedzieć. Też to jest taka moja sugestia pewna, że jeżeli na przykład używamy Skype'a, bo to jest chyba najbardziej popularna droga prowadzenia mediacji online, warto jest używać tego czatu przy Skype'ie i na pewne pytanie po prostu zadawać i mieć jasne, klarowne, pisemne odpowiedzi od strony. To, co na przykład ja miałem raz w jednej mediacji, to pani mediator przed uzgodnieniem tej ugody, czy tymi ostatnimi stanowiskami, poprosiła, żebyśmy napisali na komunikatorze Skype, czy po prostu tak, jeżeli się zgadzamy na tą ugodę w danym kształcie, aby już nie było jakiejkolwiek wątpliwości, że jedna ze stron jak gdyby ma jakieś pytania, czy jakieś kwestie, czy jakieś pytania co do tej umowy, do tej ugody, czy jakieś są nieścisłości tak, w tej ugodzie, których potencjalnie potem może, dlatego potencjalnie tej ugody potem może nie podpisać. Tu jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, to nagrywania posiedzenia, bo związana to jest z kwestią poufności. Tutaj
też takiego mojego doświadczenia, jest to bardzo ciężka kwestia do zapewnienia powiedzmy nagrywania czy nie nagrywania, bo na chwilę obecną te różne komunikatory zapewniają różny poziom bezpieczeństwa. Na przykład wiem, że przy Skype, jeżeli ktoś nagrywa, to jak gdyby wszyscy uczestnicy mają takie powiadomienie, że rozpoczął ktoś nagrywanie, więc wtedy jak gdyby się wiadomo, że jakby ten uczestnik rozpoczął nagrywanie. Przed wiem, że w Zoomie jakby można wyłączyć nagrywanie, natomiast zawsze jest kwestia, że mamy telefony czy dyktafony, i mimo to, że mamy jakby mediację online, ten telefon zawsze z dyktafonem można włączyć. Więc tutaj jest też kwestia dużego zaufania stron. To, co raz mi jedna pani mediator zaproponowała, to jest też bardzo ciekawy pomysł, to jest właśnie prowadzenie mediacji przez słuchawki, gdzie jakby mamy tą pewność, że jakby ta druga, że nie nagramy tak, tego, co mówi ta druga strona, ewentualnie możemy nagrać tylko siebie. Więc to jest też jakieś zawsze wyjście z tej sytuacji. Natomiast no, jak gdyby chcę wrócić bardzo, bardzo stanowczo do tych kwestii zasad, do tej kwestii organizacji tego posiedzenia mediacyjnego, tak aby wszystkie strony były zadowolone i tak jak gdyby ta problematyka poufności i zapewnienia tej poufności, gdyby była wystarczająco jasna, klarowna i jak gdyby ta poufność była zabezpieczona. Tutaj jeszcze jest kwestia tego języka. Bo zależy mi na tym, szanując jakby czas naszych uczestników, żebyśmy wskazali jeszcze na ochronę danych osobowych i to w takim telegraficznym skrócie. Ja i tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, najpewniej zrobimy jeszcze jeden webinar dotyczący mediacji transgranicznej z uwagi na to, że czasowo trudno to ścisnąć, a chcieliśmy naszym uczestnikom dać na ten moment taki pierwszy pakiet informacyjny i jeśli moglibyśmy się tak umówić, to czy Paweł teraz nie tak, ja wiem, że ta część prezentacji ochrony danych osobowych jest trochę dłuższa i to też prześlemy naszym uczestnikom tę prezentację. Myślę, że takie były ustalenia, tak, jeśli uczestnicy będą chcieli, będą mogli otrzymać tą prezentację. Natomiast tutaj, Paweł, do ciebie prośba, jakbyś tak możliwie soczyście wskazał na takie kluczowych 5 rzeczy odnośnie ochrony danych osobowych. Na co my jako mediatorzy musimy uważać i uczestnicy czy potencjalni uczestnicy mediacji muszą uważać. Dzięki wielkie. Dobra, dziękuję. Dzień dobry jeszcze raz, Paweł Foltman. Koledzy nie zostawili mi tutaj za dużo czasu i cała prezentacja, widzę, nie przyda się za bardzo. Zmienimy troszkę koncepcję. Przyda się, bo zostanie przesłana każdemu z uczestników, ale ja wiem, że każdy z nas ma czas, czy uczestnicy mają jakiś swój ograniczony czas, dlatego zależy mi, żeby to po prostu ścisnąć, jasne, i przekazać jasne, takie kluczowe rzeczy. Przede wszystkim oczywiście bez względu na to, czy mediacja odbywa się online, czy będzie to mediacja w trybie bardziej tradycyjnym, oczywiście podlega pod przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, RODO oraz krajowe regulacje. Zawsze obowiązują nas te same główne zasady przetwarzania. Wydaje mi się, że w przypadku procesu online najważniejsze będzie to, o czym mówili koledzy, czyli prawidłowa organizacja tego procesu i przemyślenie, w którym momencie należy odnosić się do danych osobowych i spełniać obowiązki, które dotyczą administratora danych osobowych. Przepraszam, będę troszkę tak skakał, było to troszkę inaczej ułożone, ale w procesie mediacji mamy o tyle prostą sytuację, że właściwie zarówno sąd, mediator, jakiś ośrodek mediacyjny są odrębnymi administratorami danych osobowych. Proszę mi uwierzyć, że nie zawsze jest to łatwe określenie ról przypisanych w procesach, czy ktoś jest administratorem, czy podmiotem przetwarzającym. Tutaj sytuacja wydaje się właśnie o tyle prosta, że od samego początku wiemy, kto za co odpowiada. Tak więc przechodząc jakby do już samego procesu mediacji online,
Wydaje mi się, że w tej kwestii najważniejsze będzie to, co mówił przede wszystkim Adam. To jest pewnie, oceniłbym 80% odpowiednie zorganizowanie tego w sposób techniczny. Możemy przy mediacji mieć dostęp zarówno do danych zwykłych, jak i również do danych tak zwanych szczególnych dotyczących poglądów politycznych, dotyczących stanu zdrowia. W związku z tym odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych to jest clue całego procesu, wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Z praktyki urzędu, jak i również europejskich urzędów widać, że te najbardziej dotkliwe kary, najbardziej spektakularne jakby sprawy związane z naruszeniami ochrony danych osobowych wiążą się właśnie z naruszeniem technicznego bezpieczeństwa, to znaczy nieuprawnione osoby uzyskują dostęp do danych osobowych i te dane po prostu wyciekają. Zarówno w Europie, jak i w Polsce, jak i w kilku innych krajach zostały za to nałożone naprawdę, naprawdę wysokie kary. Oczywiście mówimy tutaj o skali, w przypadku mediacji prawdopodobnie skala dostępu do tych danych będzie mniejsza, natomiast trzeba mieć to zawsze na uwadze. Także zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Administrator danych osobowych, zarówno mediator po swojej stronie, sąd po swojej, wszyscy są zobowiązani wypełniać wszystkie obowiązki, które RODO nakłania na administratora. Pamiętajmy o obowiązku informacyjnym, rozwiążmy sobie zawczasu ten problem, jak będzie klauzula informacyjna przesyłana, w zależności oczywiście, czy informacje o stronach procesu mediacji otrzymujemy od sądu, czy jesteśmy bezpośrednio ich dyspozytorem, będzie to obowiązek informacyjny spełniany na podstawie artykułu 13 lub 14. Zastanówmy się, czy będziemy ten obowiązek wysyłali mailem, czy poprzez nasze komunikatory. Postarajmy się wypracować sobie już procesowo, żeby ułatwić sobie życie, żeby przepisy dotyczące ochrony danych osobowych po prostu nam nie przeszkadzały, a ułatwiały pracę. W związku z tym, że mamy do czynienia z dwoma administratorami, odpadają obowiązki zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umowy o współadministratowaniu, szczególnie jeżeli mówimy o kontakcie mediator-sąd, mediator-strona. Oczywiście mediator prowadzący działalność bądź występujący jako mediator zależny od innego podmiotu może również występować w innych procesach, które biorą udział w procesach jakby pomocniczych do samej mediacji. To znaczy, tak jak tutaj mamy na naszej prezentacji, to brak konieczności zawierania umów powierzenia oraz umów o współadministratowaniu nie dotyczy oczywiście tych procesów pomocniczych. Jeżeli korzystacie Państwo, mediator korzysta na przykład z pomocy zewnętrznej księgowości, konieczność zawarcia takiej umowy będzie istniała. Prowadząc mediację, musimy również pamiętać o tym, że obowiązuje nas przede wszystkim konieczność wypełniania i realizacji praw osób, których dane dotyczą. Musimy również w jakiś sposób rozwiązać sobie, opisać procesowo, kto w jakim zakresie będzie odpowiadał za udzielanie informacji, przekazywanie danych osobowych na żądanie związane z artykułem 15.22 RODO. Pamiętajmy, jeżeli korzystamy z pomocy naszych pracowników, aby w odpowiedni sposób upoważnić ich do przetwarzania danych oraz zobowiązać do zachowania tych danych w poufności. Już oczywiście sam proces mediacji jest objęty jakby dosyć wysokim stopniem zaufania i koniecznością zachowania danych w poufności, natomiast dodatkowe jakby regulacje z tym związane wynikają z RODO.
biorąc jeszcze pod uwagę kwestie techniczne i obowiązki administratora, ostatni punkt tutaj w prezentacji, a więc analiza ryzyka, coś co nie jest tematem prostym z pozoru, bo jeżeli się wgłębimy, damy radę to zrobić, ale RODO, podejście oparte na ryzyku, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę wszystkie metody i narzędzia technologiczne, które mają nas w tym wspierać, musimy przebadać, musimy przeprowadzić sobie odpowiednią analizę ryzyka. Proszę Państwa, ja bym mógł... Dlatego być może, tak jak Piotr mówił, uda nam się zorganizować może jeszcze jedno spotkanie, a przy okazji zaraz spojrzę na pytania i jeżeli są jakieś pytania, na pewno udzielę odpowiedzi, postaram się pomóc w jakiś sposób. No, z mojej strony tyle, dziękuję. Ja tutaj mam jedną odpowiedź dla pana Macieja. Tutaj o kwestii podpisywania ugody przed wysłaniem jej do zatwierdzenia sądowi. To jest kwestia na pewno do ustalania między stronami, natomiast z technicznego punktu widzenia, z tego przynajmniej co ja się orientuję, jest albo jakby ta standardowa możliwość korespondencyjna, czyli zatwierdzamy ugodę, tak? Mamy jakiś tam wzór, wysyłamy listem z jednej strony do drugiej strony, podpisy i dopiero potem to zwraca do mediatora, mediator to wysyła do sądu. Albo są dwie możliwości, które daje nam raz podpis elektroniczny, który w przypadku mediacji gospodarczych jest dość dobrym narzędziem do przyspieszenia tego procesu, w szczególności, że w wielu wypadkach mamy jak gdyby obecnych prezesów firm na tych mediacjach, więc jak gdyby oni mają ten swój podpis elektroniczny do składania sprawozdań finansowych chociażby, więc jak gdyby to można to wykorzystać. Jest jeszcze opcja podpisywania przez ePUAP. Tam jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości czy MSW, ja już nie pamiętam dokładnie, cała procedura, jak można przez ePUAP podpisać i mogą podpisać, uploaduje się tekst ugody na stronę, gdyby tam strona może poprzez ePUAP więcej nawet niż jedna strona podpisać jakby tą ugodę. Korzystałem z tej metody ostatnio, jest naprawdę intuicyjna i dosyć prosta i rzeczywiście działa podpisywanie przez ePUAP, także jeżeli jest taka możliwość, to można korzystać. Mhm. Albo tutaj wskazuję też na przy mediacjach transgranicznych, bo trzeba przyznać, że Polska, jeśli chodzi o podpisywanie elektroniczne, jest dość zaawansowana, tak? Właśnie tak jak wskazał Adrian, wynika to z obowiązku elektronicznego podpisywania sprawozdań finansowych przez zarząd, a w innych krajach nie zawsze tak jest, ale ta klasyczna metoda obiegowego podpisania albo po prostu podpisania jednego czy dwóch egzemplarzy dla drugiej strony i mediatora jest dopuszczalna w taki sposób, także tutaj należy kierować się jakby ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego, zakładając, że tą mediację zawieramy w Polsce. Tak, także to też jest kluczowa sprawa, także myślę, że na pewno zrobimy takie kolejne wydarzenie dotyczące transgranicznych mediacji i na co uważać, także tak naprawdę w zakresie na tych mediacji, czy któremu prawu będzie podlegać zawarta ugoda przed mediatorem, czy będzie można tej ugody, czy roszczeń z tej ugody dochodzić na szybkiej ścieżce, czy trzeba będzie jeszcze zatwierdzić ją przez sąd, czy nie. Także myślę, że te pytania są na pewno interesujące i to jest coś, nad czym będziemy pracować i do Państwa się zwrócimy. Z taką propozycją. Odpowiem jeszcze na pytanie techniczne. Jedno było. Super, TeamViewer. TeamViewer jest dobrym narzędziem i jak najbardziej nie było słychać do tej pory o jakichś tam szczególnych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem. Natomiast proszę pamiętać, że TeamViewer docelowo jako jakby z założenia był narzędziem, które pozwala na zewnętrzny dostęp do czyjegoś komputera.
I dopiero na bazie tego kiedyś tam później przekształciło się coś takiego jak TeamViewer Meetings. I jeśli chodzi o te spotkania online, to jeśli mówimy o tej części Meetings, to jak najbardziej polecamy. Natomiast jeżeli chcielibyście się Państwo połączyć bezpośrednio z czyimś komputerem i tam dopiero uruchomić czat wideo, no to już jest pewne ryzyko, bo faktycznie w momencie połączenia takiego zwykłym narzędziem TeamViewer dajecie Państwo komuś dostęp do swojego pulpitu i wtedy to jest kwestia przede wszystkim braku zaufania do drugiej strony. Czyli meetingi i konferencje wideo przez TeamViewer Meetings jak najbardziej, natomiast samo narzędzie TeamViewer do dostania się do drugiej, połączenia do drugiej osoby niekoniecznie. To jest jeszcze pytanie. Może pytanie właśnie pana Andrzeja i tutaj tak naprawdę. Adrian, tak? Chcesz? Znaczy, mogę. Jakby kwestia odróżnienia mediacji w złej wierze albo w dobrej wierze zależy po prostu od sytuacji. To jak gdyby nie ma tak. Tutaj, czy mierzenia postępów, tutaj gdyby nie ma tutaj takiego złotego środka. Tutaj po prostu należy wybadać tak naprawdę na ile strona przeciwna dąży do tego, aby jakieś to porozumienie zostało zawarte, czy daje jakieś nowe propozycje, czy godzi się powiedzmy na te propozycje, które my składamy. Więc tutaj naprawdę zależy po prostu od sytuacji. No, ja przez czasem prowadziłem mediację 9 miesięcy, tylko dlatego, że jakby była się mediacja z podmiotem publicznym i jakby pan dyrektor potrzebował odpowiedniej zgody, tak, osoby wyższej w hierarchii. I też jakby te spotkania mediacyjne trwały, były przekładane mniej więcej raz na 3 miesiące, aby dać jakby temu pan dyrektorowi czas jakby na uzyskanie odpowiedniej zgody. Więc to po prostu zależy od sytuacji. Tak? Mediacje skuteczne mogą trwać nawet rok czasu, a nieskuteczne mogą trwać nawet, nie wiem, 2 czy 3 miesiące, tak, i jak gdyby strona je prowadzi tylko dlatego, żeby kupić czas. Tutaj nie, bardzo ciężko, jak gdyby tu nie ma takiego złotego środka, żeby to, no, żeby na to pytanie odpowiedzieć tak wprost. Tak, i może jeszcze jedna rzecz, kwestia przedawnienia, bo to jest niezwykle istotne. Mhm. Tak, jeśli prowadzimy mediację w Polsce, czy w zasadzie w każdym innym kraju unijnym, to z uwagi na transpozycję dyrektywy odnośnie mediacji i w kwestii przerwania biegu przedawnienia, także czy w jurysdykcji niemieckiej, polskiej, czy hiszpańskiej mamy zapewnione to, że rozpoczęcie mediacji przed mediatorem przerywa bieg przedawnienia. Natomiast bardzo proszę uważać na to, gdy chcemy mediować transgranicznie z podmiotem bardziej egzotycznym. Tak? Najpierw ustalmy w ogóle, na jakich zasadach to się dzieje i czy właśnie taka mediacja przerwie bieg przedawnienia, tak? Bo może okazać się, że nie i druga strona gra na czas, gra na zwłokę. Okej, szanowni Państwo, dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że tym dość krótkim szkoleniem odpowiedzieliśmy na Państwa pytania. Jeśli pojawiły się wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Na końcu prezentacji są kontakty, jest kontakt do nas, także jesteśmy do dyspozycji również w zakresie rozwiązywania właśnie sporów. Jeśli Państwo macie takie spory i chcielibyście skorzystać z naszego wsparcia, jesteśmy do dyspozycji, także i pod kątem prawnym, i pod kątem danych osobowych, i pod kątem technicznym. A tak jak wskazywałem wcześniej, będziemy ten temat zgłębiać i przygotujemy dla Państwa drugie webinarium dotyczące już bardziej szczegółowych kwestii, być może właśnie skupione tylko na odnośnie mediacji transgranicznej albo trochę głębiej idące w zakresie ochrony danych osobowych. Okej, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Proszę pozostać na zdrowym w domu i zdrowych, wesołych świąt. Do widzenia, słyszenia.